Dzień dobry moi kochani, witam was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku z Pogromców Mitów w GTA 4. Ja jestem Hubson, no i powiem wam, że jestem zadowolony. W sensie podoba wam się. Okej, może jakichś wielkich wyświetleń nie ma, ale no, kto wie, może kwestia czasu i też to będzie. Nigdy nie wiadomo. Wiecie jak to jest. Lajka zostawicie, dobry komentarz napiszecie i YouTube nagle sobie pomyśli, że o, fajnie by było ten filmik troszeczkę podpromować ten tego, wiecie o co chodzi? Także tak na początku tylko powiem, że będę mega wdzięczny, jeżeli po obejrzeniu tego odcinka, jeżeli film wam się spodoba, zostawicie lajka. No. A właśnie, no i jeszcze jedno, mam zasyp komentarzy na Facebooku, w sensie tam, wiecie, w DM-ach, czy jak to tam się nazywa. Dużo mitów napisaliście bardzo, pod odcinkami piszcie, bo mi łatwiej wtedy jest, jakbyście mogli oczywiście. To znaczy możecie dalej pisać na Facebooku, żaden problem, tylko tam czasami mi się te mity gubią, no i wiecie, jakby nie mam takiego systemu, że sobie od razu zapisuję te, które chciałbym zbadać w przyszłości. No ale dobra, w sumie może sobie to jakoś tam ogarnę. Czyli piszcie jak chcecie. A póki co moi kochani, zapraszam na kolejny odcinek i na świeże mity. Bawcie się dobrze. Sugestia co do mitu z ginącym kierowcą. Może ma znaczenie to, że uderzałeś w samochód tylko od strony kierowcy. No kurde, powiem wam, że mogliście mieć rację. Jakby ja pamiętam te próby i ja wiem, że ja tam uderzałem rzeczywiście w bardziej w tę stronę samochodu, gdzie siedział kierowca. Przez co właśnie pasażer mógł nie ginąć. Także moi kochani, wykonajmy sobie po prostu jeszcze kilka prób i zobaczmy, czy przypadkiem jednak nie jest tak, że pasażer samochodu, w który uderzamy, też może zginąć. Serio. Ty no, what the fuck, chłop przez szybę wyleciał, ale wciąż żyje, no to w ogóle jest już w ogóle niesamowite i coraz bardziej skłaniam się ku temu, że jednak jest taka możliwość, a czy inaczej, że ogólnie w GTA 4 jest tak, że pasażer zginąć nie może. Tu to w ogóle jajca, co? No i moi kochani, mamy jasne potwierdzenie tego, że mieliście rację. Zobaczcie, że obaj zginęli. Tamten trzeci nie zginął, on siedział z tyłu tak jakby, ale pasażer też, jak się okazuje, może zginąć. Tylko że uważam, że jest na to mniejsza szansa, nie? W sensie jakby serio, w tym momencie uderzyliśmy w lewą stronę i kierowca też bez problemu zginął, a wtedy, gdy uderzaliśmy w prawą stronę, no to zawsze pasażer przeżywał. Także to jest taki mój ostateczny werdykt, nie? Że jest taka możliwość, ale no zdecydowanie o to ciężej niż o śmierć samego kierowcy. Pieniądze po misji nie księgują się na koncie Niko od samego początku. Pojawiają się one w prawym górnym rogu ekranu, ale bankomat pokazuje co innego. Dobra moi kochani, już wam mówię jak to będzie wyglądać. Mianowicie, jak w tym momencie widzicie, jestem przy znaczniku. Za chwilę będę wykonywać misję u Bruce'ego, ale to co najważniejsze to to, że jak teraz możecie zobaczyć, gdy sobie wchodzę. Dobra, nie możecie tego zobaczyć, albo coś tam widzicie. Jest coś takiego jak teleport waypoint. I w tym momencie jak sobie wejdziemy na mapę, to dokładnie w tym miejscu, które mam tutaj oznaczone, tutaj jest bankomat. Także automatycznie po tym, gdy zakończę zadanie, to od razu tepniemy się pod ten bankomat i zobaczymy, czy stan konta w bankomacie będzie pokrywał się z tym, co będziemy mieli jakby na koncie Niko Bellicia, chociażby tutaj. W sensie, czy to będzie ta sama kwota, która wyświetla się tutaj, czyli tam 2216. Oczywiście po misji ta kwota będzie inna, także ja przechodzę sobie misję i zobaczymy się już na jej końcu. No dobra, gonimy tego dupka, za chwilkę go powinienem dorwać, o ile czegoś nie odwalę, no szlak, Niko, dawaj. Jest w ogóle tak samo jak inne postacie, często kuloodporny, ma kuloodporny łeb, no ale może za chwilę go dorwę. Okej, udało się gościa dorwać, misja w tym momencie jest wykonana, mamy na koncie 5700 dolarów, szybko wbijamy sobie tutaj do ATM-a i zobaczmy, czy tyle samo będzie w bankomacie, czy będzie to kwota niższa. Moi kochani, chyba dałem się nabrać. Jeszcze w ogóle mi się ATM wyłączył, bo muszę do Bruce'ego zadzwonić. De facto od razu po zakończeniu tego zadania, żeśmy przynieśli się do ATM-a, zobaczyliśmy stan konta, no i stan konta był jakby po prostu dokładnie taki sam jak to, co mamy tutaj, czyli 5716 dolarów. Zatem mit, choć ciekawy, to możemy go sobie obalić.
Misję Call and Collect możesz skrócić w jej końcowym etapie. Gdy wepchniesz cel Niko do wody przed zabiciem, to nie będziesz musiał podnosić tego przedmiotu, który miałeś zdobyć. Przez to nie będziesz musiał jechać, aby spotkać się z Francisem. Jeżeli chodzi o poprzedni mit tego odcinka, to naprawdę miałem coś takiego, moi drodzy, że no to było takie no dosyć wątpliwe, umówmy się. Natomiast jeżeli chodzi o to zadanie, to ja doskonale pamiętam, że tutaj rzeczywiście mieliśmy od tego gościa pozyskać bodajże jakiś pendrive. Nie pamiętam, co to dokładnie było, ale z tego co kojarzę, może jakiś twardy dysk? Z tego co kojarzę, tak czy inaczej, było to jakieś urządzenie elektryczne, czy tam elektroniczne, nieważne. Zmierzam do tego, że naprawdę ma to wielki, wielki sens i biorąc pod uwagę to, jak napakowaną w detale grą jest GTA 4, no to liczę, że okaże się to być prawdziwe. Widzicie? To jest to całe storage device. I jak teraz sobie to podniesiemy, to jak sami widzicie, musimy to zabrać do Francisa, czyli w teorii, jak wrzucę tego gościa do wody, to nie powinno mieć to miejsca. W kolejnej próbie go właśnie w tym miejscu postaram się wepchnąć do wody. To może się udać. Dobra, powoli zbliżamy się na miejsce, także wypadałoby go teraz tam wepchnąć, w sensie do tej wody. Poczekajcie, żeby tylko się udało, bo ciężko się Nikolajem steruje, bardzo ciężko się steruje. Zobaczmy, ile ten chłop ma w ogóle życia. Powolutku, powolutku do celu. Jakoś idzie, moi kochani, jakoś idzie. Chwilę to jeszcze potrwa, ale powinno się udać z tego, co widzę, bez kitu. Dobra, dobra, mało brakuje, bardzo mało brakuje, bardzo mało brakuje. Jeszcze troszkę, no. Strasznie się namęczyłem, ale koniec końców się udało i... Okej, zabijmy go. No i... Ej, coś się zbugowało, czy jak? Tell me you got the stuff. I don't, but no one else does either. They're under the water along with the guy that had them. Ale to jest zajebiste, serio. Ej, mega fajny detal. Bardzo dziękuję ci, Markis, za podesłanie, bo moim zdaniem ciekawostka jest super i mi się wydaje, że naprawdę niewiele osób o czymś takim zdawało, z czegoś takiego, zdawało sobie sprawę. Sorki. Jeżeli przed misją Garboring a Grudge gramy w darta, to podczas cutscenki w domu Pekiego na telewizorze będzie się wyświetlał nasz wynik gry w darta. Dodam, że ciekawostkę znalazłem sam podczas przechodzenia setny raz GTA 4. Roman, Roman, lecimy, let's go, bo... Nie, let's go dart, sorry, co ja gadam, popitoliło mi się totalnie, przepraszam najmocniej. Lecimy, moi kochani, na partyjkę darta, ponieważ to nam jest potrzebne do zbadania kolejnego mitu tego odcinka, znowu niezwykle interesującego, ciekawego i fajnego, zwłaszcza jeżeli okaże się być ten mit fajną ciekawostką, oczywiście. Wiecie co? Chyba żebyście zobaczyli ten wynik, to wyłączę na chwilkę kamerkę. No okej, szybko wygrałem, ale doskonale widzieliśmy, jaki jest nasz wynik. Zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądać w misji Harboring a Grudge, czy jakoś tak. A no i żeby jeszcze nie było, to pokazuję wam ten moment, kiedy odstawiam Romana do domu. Tak jakby, żebyście wiedzieli, że ta misja, ta mini misja z naszym przyjacielem, tak to sobie nazwę, jest po prostu zakończona jakby sukcesem. Ogólnie jest zakończona, po prostu. Okej, jesteśmy na miejscu, misja Harboring a Grudge się załączyła. Mamy tutaj telewizor, ale nie widzę, żeby na tym telewizorze cokolwiek się wyświetlało. No nie no, moi kochani, powiem wam, że tutaj żadnego innego telewizora nie ma, więc jeżeli coś miałoby się wyświetlić, to właśnie na tamtym telewizorze. No jak chociażby w tym momencie widzicie, no na ekranie telewizora nic się nie wyświetla. Także no, było to mega ciekawe, owszem, ale okazało się być także i fejkiem. Jeżeli uderzysz panią w szatni w pierestrojce, to szatniarka powie Niko Stapit i tym podobne. Co ciekawe, jeżeli to samo zrobimy grając w dodatek Tlad lub Tpogd, szatniarka dalej będzie się do nas zwracać jak do Niko. Ej, to jest już w ogóle z tego powodu ciekawe, że rzekomo tutaj dzieje się taka sama sytuacja jak w kafejce internetowej, o ile w kafejce internetowej będzie ta pani, będzie. O, proszę. My favorite internet cafe worker is still here. Chodzi mi tutaj oczywiście o to, że te postacie się znają i rzekomo szatniarka w pierestrojce też Niko kojarzy i to jest już w ogóle fajne, bo ja o tym osobiście nie wiedziałem. Zobaczmy sobie w ogóle na początku, jak ona zwraca się do Niko. Tutaj mamy tą panią szatniarkę, okej, wejdźmy sobie do tego pomieszczenia, uderzmy ją. Niko, stop hitting me! Niko, what the fuck is wrong with you? Ja nie wiem, może Niko wie, zobaczmy jeszcze raz. Dobra, chyba ma dosyć już.
No, chyba to takie proste do zbadania nie będzie, ponieważ jak aktualnie widzimy, no tej szatniarki nie ma tutaj w balladzie o Gejutonem, także no jest to sprawa dosyć podejrzana, nie powiem, że nie. Pozostaje nam jeszcze zbadanie tego mitu, moi kochani, w The Lost and Damned. Tutaj na szczęście szatniarka się pojawia, także zobaczmy, czy w przypadku Johnego Klebitza będzie tak samo jak w przypadku Niko. W sensie, czy ta osoba będzie się zwracała do Johnego jak do Niko. Zobaczmy. Niko, what the fuck is wrong with you? Niko, stop it. Także moi kochani, no w przypadku The Lost and Damned jak najbardziej się to pokrywa. Tylko nie wiem, o co chodzi, jeżeli chodzi o balladę o Gejutonie. Dlaczego tej babki tutaj nie ma? Zobaczmy sobie jeszcze z ciekawości, jak będzie w kafejce internetowej. W sensie, czy jakby w kafejce internetowej też ta babka z Zalady będzie się odzywała do Johnego tak jak do Niko, nie? Bo to jest całkiem ciekawe. A zobaczcie, okazuje się, że no mądrze to zrobili i po prostu postawili Zaladą w tłocie zupełnie kogoś innego. W sensie, już nie ma tutaj tej babeczki, która tak fajnie mówi zawsze do Niko, tylko jest jakiś tam pracownik. No tak czy inaczej, mit ten możemy sobie, moi kochani, potwierdzić. W kabinie kapitana na statku Platypus jest mapa, która wskazuje kawałek nabrzeża Bostonu. Zobaczymy sobie, moi kochani, w ogóle na przykładzie Tlada, czy uda nam się to znaleźć, w sensie tę mapę. A najwyżej, jeżeli tutaj niczego nie znajdziemy, to wtedy przeniesiemy się oczywiście do GTA 4 i Niko Belliciem wrócimy na Platypus i zobaczymy, czy tutaj jakaś mapa się znajduje. No, ewidentnie tutaj mamy jakąś mapę, natomiast no, jak tak sobie na nią patrzę w tym momencie, to powiem wam, że dobra, okej, nie znam Bostonu, ale póki co nic mi ta mapa nie mówi. W sensie, jak dla mnie jest to jakaś tam przeciętna mapa, która została przez twórców tej gry wrzucona w to miejsce. No i no jakoś w tym momencie, no mówię, nie widzę powiązania, natomiast za chwilę przyniosę się na mapy googlowskie i zobaczymy sobie, czy na mapach googlowskich w Bostonie uda nam się jakiś taki podobny skrawek odnaleźć. No dobrze, jestem właśnie na terytorium Bostonu. No jak tak patrzę sobie, powiem wam, z dystansu na Boston i ogólnie na to całe nadbrzeże, no to jakby nie widzę tutaj powiązania. Mam włączoną tą mapę tutaj z boku na drugim monitorze, no i tak ciężko mi doszukać się jakiejkolwiek podobizny, jak na razie. No i moi drodzy, ale jajca, mamy to. Zobaczcie, tutaj mamy chociażby ten taki fragment, nie wiem, jakiegoś mostu, jakiegoś przejazdu. Tutaj z kolei mamy, jak ja to lubię mówić, taki no wystający cypelek, też niezwykle charakterystyczny dla tej mapy, którą no widzimy w GTA 4. Tutaj ten fragment, który widzimy tutaj, no też wygląda po prostu identycznie co do tego, co mamy pokazane na tej mapie z GTA 4. Także moi drodzy, powiem wam, że to jest naprawdę fajne odkrycie z uwagi na to, że teraz możemy snuć jakieś fajne teorie na temat tej całej mapy, tego statku, kapitana statku, tego, gdzie ten statek w ogóle przebywał, skąd dokładnie przypłynął do Liberty City, także no, czekam na wasze komentarze i z wielką przyjemnością przeczytam sobie to, co macie odnośnie tej całej sprawy do powiedzenia. A tymczasem dzięki bardzo, moi kochani, że wpadliście na kolejny odcinek z Pogromców. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i zapraszam was teraz na inne odcinki, które aktualnie wyświetlają wam się na ekranie. Dziękuję także jak zawsze patronom, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!